Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nic zapału do ksiąg nie ostudzi, mówił Jan Kasprowicz. Tego zapału na pewno nie brakuje głogowianom, którzy przyszli na dzisiejszy kiermasz książek przeczytanych. Kiermasze weszły, można powiedzieć, już w tradycję naszej biblioteki, ale jeśli chodzi o blok, czyli bibliotekę lokalną osiedla Głogowskiego na Perseusza, taki kiermasz przeprowadzamy po raz drugi. Pierwszy raz odbył się na wiosnę, a w tej chwili mamy jesienny kiermasz książki przeczytanej i mam nadzieję, że będzie się cieszył popularnością wśród czytelników, co widać już dzisiaj, i będziemy to kontynuować. Kiermasz jest odpowiedzią na potrzeby czytelników biblioteki, którzy chcieli w dobre ręce oddać swoje książki. Na kiermaszu proponujemy książki, które przyszły do nas od czytelników. Są to książki przeczytane, ale w bardzo dobrym stanie i my je właściwie przekazujemy po bardzo niskiej cenie, symbolicznej, złotówka 2 złote, 5 złotych. Wydarzenie przyciągnęło czytelników w różnym wieku i o różnych upodobaniach, jeśli chodzi o rodzaje książek. Co ważne, każdy z nich mógł znaleźć coś dla siebie. Można wymienić sobie książki, nie, coś nowego zobaczyć i jakieś zainteresowania swoje, nie, i coś znaleźć można tutaj. Inicjatywa świetna, bo można kupić fajne książki w dobrej cenie. Nawet dla dzieci też różne propozycje są, także myślę, że bardzo ciekawa. Pomysł kiermaszu książek przeczytanych spodobał się głogowianom, dlatego przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej zapowiadają już kolejną edycję, zimową.